też dla wielu młodych, mniejszych dzieci może być to wysiłek. Więc no też ten trud też ma być jakimś przeżyciem dla nas w rodzinie. Każdy uczestnik dostanie taką karteczkę. Na jednej stronie jest mapka. Są zaznaczone stacje Drogi Krzyżowej. Będziemy szli tak naprawdę w obie strony, tak? Czyli punkcik oznaczony na mapie nie jest konkretną stacją, bo dla innych to będzie jedna stacja, dla innych to będzie inna stacja. Bo żeby to szło w miarę płynnie, żebyśmy gdzieś na stacjach nie stali w cudzysłowie w korku, to jedna rodzina będzie szła w lewo, druga rodzina będzie szła w prawo. Ja wręczając mapkę będę mówił, którędy kto będzie szedł. To nam troszeczkę usprawni. Też jeżeli dojdziemy do jakiejś stacji i zobaczymy, że tam jest już jakaś rodzina, to poczekajmy w jakiejś tam odległości, żeby ta rodzina mogła na spokojnie przeżyć i rozważyć tą stację i dopiero jak ta rodzina pójdzie dalej, no to wtedy my podejdziemy do kolejnej stacji. Każdą stację poznamy po tym, że będzie tam stała osoba z krzyżem i ze światłem. Czyli jakby nie bójcie się, nie przegapicie stacji kolejnej. Na drugiej stronie są rozważania. To jest taka trochę propozycja, bo one są bardzo króciutkie, ale propozycja jest taka, żeby spróbować rodzinnie, żeby to był tylko taki jakby początek, tak, tych rozważań, a spróbujmy rodzinnie rozważać te stacje właśnie sami, jakby w tym, co w tej naszej codzienności, tak, każda rodzina pewnie będzie to przeżywać w inny sposób. Niech was błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Kłaniamy się Panu Jezu Chrystu i błogosławimy Tobie. Rzeczy przyszłym rękę swoją światło i wciaczą. Panie, czekałeś się skazać, dałeś się zaprowadzić przed sąd ludzki jako Bóg, abyśmy mogli przezwyciężać wszystkie sądy, które nas spotykają na ziemi. Sądy ludzi, którzy kłamliwie o nas coś mówią. Ale abyśmy my też nauczyli się, aby nie sądzić innych. Daj nam, Panie, na tej stacji zrozumienie, aby nie oceniać ludzi. Abyśmy o nich nic złego nie mówili. Abyśmy nie widzieli w ludziach zła, tylko dobro. Byśmy byli czuli na ich problemy, choroby, zranienia. Daj nam to, Panie. Któryś za nas cierpiał rany. Jezus Chryste, zmiłuj się nad nami. Chwała Ci, Panie, ruszamy dalej razem z Tobą w Twoją drogę. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Przyszliśmy rękę swoją, światło odkupicie. Panie, Ty wziąłeś na swoje barki krzyż naszych grzechów. Ty wziąłeś krzyż naszych zmartwień, krzyż naszych chorób. Poniosłeś go na Golgotę. A teraz przychodzisz i chcesz wziąć nasze krzyże. Chcesz razem z każdym z nas nieść krzyż naszego życia, naszych kłopotów, problemów i chorób, które mamy. Ty je chcesz rozwiązywać. Zapraszamy Cię, Panie. Pozwalamy Ci na to i pragniemy tego, aby iść razem z Tobą przez nasze życie. Chcemy, Panie, iść Twoją i naszą drogą krzyżową razem z Tobą. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Pan Jezus pierwszy raz upada pod ciężarem krzyża.
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Cześć, Chrystus, Rzymek, swoim świat odpowiedziałeś. Panie, Ty ciężarem naszych grzechów upadałeś. Ale najważniejsze było, że wstawałeś. Że dźwigałeś ciężar naszych problemów, grzechów, chorób i wstawałeś i szedłeś dalej. Dziękujemy Ci za to, Jezu. Być uwielbiony za Twoje upadki i powstania. Panie, chcemy iść dalej z Tobą tą drogą. Któryś za nas cierpiał ranę. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Zdrowaś Maryjo. Łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo, Mamusiu, prowadź nas dalej za Jezusem, któryś za nas cierpiał ranę. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Szymon z Syreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste. Mówimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Panie, prosimy Cię w tej stacji, abyś nas nauczył nieść pomoc innym. Abyś nas nauczył patrzeć na drugiego człowieka, widzieć jego kłopoty, mieć w sobie empatię. Ty taki jesteś. Naucz nas tego, Jezu Chryste. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Święta Weronika otwiera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Panie Jezu, naucz nas nieść pomoc chorym i cierpiącym. Ludziom z problemami, ludziom w więzieniach. Naucz nas, abyśmy ich nie oceniali, tylko chcieli pomagać. Tak jak Ty, zawsze bez względu na wszystko pomagasz każdemu z nas. Któryś za nas cierpią rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Może. Stacja dziewiąta.
chwale Pana Jezusa. Kłaniamy się do Pani Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Błogosławimy Tobie. Weź przez krzyżu mękę swoją światło twórki pracy. Patrzące niewiasty ubolewały nad Jezusem, nad Jego cierpieniem. Święty Paweł napisał: płaczcie z tymi, którzy płaczą. Niewiasty musiały się zatrzymać, by zauważyć Jezusa. Czy ja tak potrafię? Czy ma dla mnie znaczenie płacz lub smutek drugiej osoby? Czy potrafię znaleźć czas dla współmarzonka, dla mojego dziecka, by z nim porozmawiać? Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Siódma, Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Przez krzyż i mękę swoją światu kupić raczył. Panie, prosimy Cię, pokaż nam te grzechy, które powodują, że Ty upadasz pod krzyżem. Rozjaśnij nam naszą ciemność. Pokaż, gdzie są nasze kłopoty i problemy, które Ty chcesz za nas rozwiązać. Za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Święty Paweł napisał: płaczcie z tymi, którzy płaczą. Niewiasty musiały się zatrzymać, by zauważyć Jezusa. Czy ja tak potrafię? Czy ma dla mnie znaczenie płacz smutek drugiej osoby? Czy potrafię znaleźć czas dla współmałżonka, dla mojego dziecka, by z nim porozmawiać? Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, że Ty z krzyżem mękę swoją świat odkupić raczył. Panie Jezu, chcesz teraz pocieszyć też nas z naszych zmartwych, kłopotów, problemów. Chcesz nas rozradować. Żebyśmy się ucieszyli z Twojej ofiary, z Twojego zmartwychwstania, z Twojej błogosławieństwa. Pociesz nas, Jezu.
Chryś, dla nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Teraz tam. Tak, teraz do lasu. Teraz ta gorsza. Niemożliwe do przejścia. Jedna osoba po prostu by upadła i zdałaby się na los, by już więcej się nie powstała. A Pan Jezus jednak ciągle chciał dla nas cierpieć, a wcale tego nie musiał. My też przypadku potrafimy upadać raz, drugi, trzeci, a mimo tego ciągle powstawać i iść dalej. Dziękować za to, że zdolność mi do tego, że potrafię powstawać. Dziękuję Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziewiąta, Pan Jezus trzeci raz upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Wskrzesi mękę swoją, świat odkupić raczy. Panie, trzy razy upadałeś i trzy razy powstałeś. Naucz nas tego, żebyśmy zawsze, kiedy upadniemy, wstali. Pierwszy, drugi, trzeci, 77 raz. Poszli, klęknęli w konfesjonale, powstali, poszli dalej walczyć, aby żyć i nie grzeszyć. Dla nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Jezusa zdarto cały dzień. Stał nagi przed tłumem. Nikt się nie znalazł, kto by go okrył. A my tak chętnie zrzucamy z siebie ubranie. Bo taka jest teraz moda. Przywykliśmy do widoku roznegliżowanych pseudomodelek.
Czy nie zapomniałem, że moje ciało jest świątynią Ducha Świętego? Który czy potrafię uszanować swoje ciało, ciało innych? Czy traktuję tylko jako widok, zabawę? Abyśmy potrafili dbać o tę świątynię. Abyśmy jej nie zbezczeszczali. Na początku obok krzyża stoi, a potem stoją kilkanaście mob, bo jest koronawirus. Stacja 10. Pan Jezus z szat odnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Panie, Ty oddałeś za nas nawet swoje szaty. Dałeś się wyszydzić, abyśmy my mogli żyć w godności. Naucz nas przyjmować Twoją godność. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, pozwoliłeś swoje święte ręce i święte nogi przybić błędę. Zgodziłeś się na to, że mogłeś zniszczyć wszystkich tych, co robi, zniknąć. Ale Ty się zgodziłeś, przyjąłeś to na siebie, abyśmy my mogli mieć zdrowe ręce i zdrowe nogi. Pozwól nam, aby nasze zdrowe nogi niosły Ciebie do ludzi, a nasze zdrowe ręce, aby czyniły Twoje dzieła. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Bóg zapłać Maryka. Ooh.
któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Pomilczmy trochę z umierającym Panem. Stacja 13. Coś ty przeżyła. To musiało znaczyć. Tutaj ty słyszałaś, że urodzisz Zbawiciela świata, Boga. A teraz widzisz go skatowanego, nieżywego. Przytulasz jego nieżywe ciało. Jak to by się nie pomieszało w głowie? Jak ty to przetrwałaś? Jak miałaś później siłę przez te wszystkie dni czekać na Ducha Świętego? Naucz nas przechodzić przez ciemne doliny, trwać w trudnych chwilach. Stacja 14. Pan Jezus złożony w grob. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Panie,
pozwoliłeś, żeby Twoje przenajświętsze ciało zostało złożone w ciemności. Twój duch opuścił ciało. Zostałeś sam. W ciemnym grobie. Ale ten grób nie jest symbolem tragedii. To jest symbolem nadziei. Dzisiaj Twój grób to jedyne miejsce na świecie, gdzie nie można Ciebie znaleźć. Naucz nas, abyśmy byliśmy z Tobą w tej drodze, abyśmy cały czas, przez całe nasze życie kroczyli z Tobą tak jak dzisiaj, żeby było nam zawsze tak samo dobrze, żebyśmy tak samo czuli Twoją obecność, żebyśmy mieli takich przyjaciół jak teraz, przez całe nasze życie, przez całą drogę naszego życia. Za nas cierpiał rany Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Za nas cierpiał rany Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Maryjo, mamy jeszcze prośbę do Ciebie, abyś prosiła u Boga błogosławieństwo dla wszystkich tych, którzy posługiwali nam w tej drodze krzyżowej, którzy musieli stać nieruchomo z tymi krzyżami, którzy musieli tu przyjść, musieli się natrudzić, wydrukować to wszystko. Wspaniale to przygotowali. Proszę Cię, uproś dla nich wielkie błogosławieństwo Twojego Syna. Zdrowaś Maryja, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Dzięki. Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.